Rezerwat archeologiczny Rydno znajduje się na terenie pomiędzy Skarżyskiem a Wąchockiem. Jest miejscem, w którym w odległej prehistorii, u schyłku starszej epoki kamienia, istniała kopalnia odkrywkowa ochry hematytowej. W tym miejscu nasi odlegli przodkowie gromadzili się, żeby pozyskać ten magiczny proszek, który swoją barwą przypominał krew, a który symbolizował zapewne siły witalne. Sama nazwa Rydno jest tworem profesora Krukowskiego, jednego z głównych badaczy rezerwatu, i oznacza ryć, rydz, rudy. Jest to nawiązanie do tej rudo-czerwonej barwy hematytu. Stowarzyszenie Praosada Rydno nawiązuje do tamtych odległych czasów poprzez prelekcje, warsztaty oraz pokazy. Uważamy, że jest to istotny punkt w naszym regionie i stanowi nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie rezerwatu Rydno archeolodzy znajdują duże ilości materiału krzemiennego pozostałego po obróbce krzemienia czekoladowego. Ówcześni ludzie wykonywali z tego materiału narzędzia zarówno do obróbki skór, także do ćwiartowania mięsa. To były takie prymitywne noże o bardzo ostrych krawędziach. Wykonywali także groty do oszczepów i strzał, które wyglądały mniej więcej tak. Oprócz tego materiału, jakim jest krzemień, ludzie wykonywali tak samo, używali tak samo gliny, której wykonywali na początku figurki ludzi i zwierząt. Najczęściej znajdowanymi figurkami są figurki tak zwanych Wenus paleolitycznych, znajdowanych na terenie całej Europy i związane były prawdopodobnie z kultem płodności. Oprócz tego wykonywali figurki zwierząt, między innymi zwierząt łownych, takich jak renifer, na które najczęściej polowali, i od tego nawet ówczesne kultury nazwane były kulturami łowców reniferów. Poza tym w późniejszych czasach ludzie zaczęli wykonywać naczynia z gliny, na początku małe, później większe, które służyły im do przygotowywania posiłków, a także jako pojemniki do darów grobowych przy pochówkach. Ochra była zapewne przedmiotem handlu. Według jednej z teorii transportowano ją w postaci placków, takich zlepów ochry z tłuszczem lub z gliną. Być może służyła również do konserwacji skór. Po tym, jak stosują ochrę prymitywne kultury nam współczesne lub prawie współczesne, jak aborygeni, niektóre plemiona Afryki, Indianie Ameryki Północnej, możemy również wywnioskować, że ochra stanowiła cenny kosmetyk. Tam, gdzie pojawiają się ślady krzemienia czekoladowego, pojawia się również plama hematytowa, zwana czerwienicą. Być może znaczono krzemień czekoladowy właśnie ochrą, żeby podkreślić fakt, że pochodziła ona z Rydna.